Ślubowania klas pierwszych. Panią dyrektor, panie dyrektor, przepraszam, grono pedagogiczne, rodziców oraz uczniów naszej szkoły, a szczególnie uczniów klas pierwszych. Ważność. Poczet sztandarowy wprowadzić sztandar szkoły. Do hymnu państwowego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Spocznij. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor Bożenę Krupę. Szanowni nauczyciele, drodzy uczniowie, szczególnie witam bardzo gorąco oczywiście klasy pierwsze, uczniów klas pierwszych, wychowawców klas pierwszych. Drodzy uczniowie, chociaż tak naprawdę od 1 września jesteście uczniami naszej szkoły, to dopiero po złożeniu roty przysięgi staniecie się pełnoprawnymi uczniami pierwszego liceum ogólnokształcącego w Zamościu. To znaczy uczniami świadomymi swych praw i obowiązków. Kto jeszcze z was ma wątpliwości, co mu wolno, a czego nie wolno w naszej szkole, niech się kieruje jasną maksymą francuskiego myśliciela Alexisa de Tocqueville'a. Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Przemyślcie, co znaczą te słowa. Ten uroczysty dzień jest też dobrą okazją do refleksji nad sobą, do zadania sobie kilku fundamentalnych pytań. Pytań typu, kim jestem, co dla mnie jest ważne, do czego dążę, jakie miejsce w moim życiu zajmuje ta właśnie szkoła. Zaczynacie kolejny etap waszej edukacji, ale też, a może przede wszystkim właściwie, kolejny ważny etap waszego życia. Cieszę się, że wybraliście właśnie naszą szkołę i że to my, nauczyciele tej szkoły, będziemy mogli wam towarzyszyć w osiąganiu kolejnych szczebli wykształcenia i w nabywaniu nowych doświadczeń na drodze ku pełnej dojrzałości i dorosłości. Mam nadzieję, że znajdziecie w naszej szkole nie tylko wiedzę i nowe umiejętności, ale także życzliwość, zrozumienie, nowe przyjaźnie, które będą trwały przez długie lata, nawet już po zakończeniu tej szkoły. Wierzę w to, że ten czas spędzony w szkole zaowocuje wam w przyszłości. Zdobywajcie wiedzę i umiejętności mądrze, rzetelnie i odpowiedzialnie. Bo samo nagromadzenie danych, jak mawiał Galileusz, to nie jest jeszcze nauka. Także uważajcie, samo nagromadzenie danych to jeszcze nie nauka. Nauka wymaga konsekwencji, uporu i wielu powtórzeń. Zresztą każdy wie, kto chce być maratończykiem, nie zaczyna od maratonu. Najpierw musi się nauczyć chodzić, a potem długo trenować, by wystartować. My wszyscy wychodzimy z założenia, że każdy uczestnik społeczności szkolnej jest jednakowo godny szacunku. Wierzę, że wszechstronny rozwój każdego z was jako priorytet działalności szkoły i atmosfera naszego liceum, za którą odpowiedzialni jesteśmy wszyscy w jednakowym stopniu,
pozwoli Wam dobrze przygotować się do życia, do podejmowania wszelkich wyzwań i osiągania zamierzonych celów. Nie każdy z Was i nie każdy w ogóle musi być w przyszłości architektem, nauczycielem, inżynierem czy lekarzem, ale każdy dla dobra swojego, ale i innych, musi być człowiekiem. Człowiekiem przez duże C. Życzę Wam wspaniałego rozwoju zdolności i talentów, ale też odpowiedzialnej postawy godnej ucznia pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Zamoyskiego w Zamościu. Tego od Was oczekujemy i wyrażam przekonanie, że jako społeczność szkolna nie doznamy zawodów. Życzę Wam powodzenia. Dziękuję. Nastąpi teraz moment najważniejszy dla uczniów klas pierwszych. Nasze koleżanki i koledzy zostaną przyjęci w poczet pełnoprawnych członków społeczności szkolnej pierwszego liceum ogólnokształcącego. Baczność. Przedstawiciele klas pierwszych do ślubowania wystąp. Proszę ucznia klasy pierwszej H, Oskara Hebdeł, o odczytanie tekstu ślubowania. Do ślubowania. Ślubuję uroczyście, że będę się uczyć systematycznie i pilnie. Ślubuję. Będę spełniać wszystkie wymagania i zarządzenie dyrekcji szkoły i profesorów. Ślubuję. Będę okazywać należny szacunek władzom szkoły, jej profesorom i pracownikom. Ślubuję. Będę przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia i korzystać z należytą dbałością o mienie szkoły. Ślubuję. Będę godnie kontynuować tradycje Akademii Zamojskiej. Ślubuję. W całym swoim postępowaniu będę dbać o zachowanie postawy godnej ucznia Rzeczypospolitej Polskiej i z pewnym poczuciem odpowiedzialności będę zdobywać jak najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy dla ojczyzny. Ślubuję. Po ślubowaniu. Przedstawiciele klas pierwszych po ślubowaniu wstąp. Do hymnu szkolnego. Jesteśmy młodzi, bardzo młodzi, bo każdy z nas ma naście lat. I kiedy patron nam przewodzi, możemy śmiało iść przez świat. Gdy Jan Zamoyski wznosił Zamość, zatroszczył się, by każdy z nas na co dzień nosił w sercu radość, by w szczęściu nam upływał czas. Więc śpiewajmy o ludzkiej radości, dobrą nauką budujmy nasz kraj. Ojczyźnie naszej służyć chcemy, niech kwitnie nam jak wolny mak. Pokoju razem strzec będziemy, by został po nas trwały znak. Dla Polski naszej pracujemy, niech szkoły dobre imię lśni. My światu wkrótce pokażemy, jak rośnie Polska naszych dni. Więc śpiewajmy o ludzkiej radości, dobrą nauką budujmy nasz kraj. I niech wody szczęśliwej młodości wiecznie biją, gdy kończy się maj. I niech wody szczęśliwej młodości wiecznie biją, gdy kończy się maj. Boże sztandarowym wyprowadzić sztandar szkoły.
Rozpocznij. Serdecznie zapraszamy uczniów klas pierwszych na trzęsiny przygotowane przez uczniów klasy drugiej A pod kierunkiem pani profesor Barbary Kowalczyk. Wszystkich uczniów samorząd uczniowski zaprasza po południu na dyskotekę. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji szkolnej. Dla pierwszoklasistów oczywiście wstęp wolny. Po krótkiej przerwie rozpocznie się część rozrywkowa. Życzymy wam dobrej zabawy. Więc ja po kolei będę prosił wszystkie klasy pierwsze do konkurencji. Tutaj z boku siedzi uczeń Kuczyński. Brawo! Były przewodniczący zresztą naszej szkoły. I obok ucznia Szymona, ucznia Kuczyńskiego, siedzi uczeń Chrześcijan. Obecny przewodniczący naszej szkoły. Ale proszę, większe brawa, no to jest... Chwilę ciszy, dobrze? Później będziecie sobie bić brawo i krzyczeć. Witamy panią dyrektor. Dobrze, wszyscy są na swoich miejscach, więc możemy zaczynać. Proszę klasę pierwszą A, przedstawicieli z tej klasy, o zaprezentowanie swojego hymnu klasowego i transparentu. Nie przypadł na czekanie, ani ja nie chcę.
Chociaż niezły wycisk dają wszyscy rąk.
dążymy do tego, aby ukończyć to zacne liceum Zamojskiego. Hej, ja jesteśmy tutaj, by przyswajać nowe treści w naszej i architekturze. I'm sorry.